Witam serdecznie. Czwarta część naszego cyklu uzdrawiania dźwiękami kosmosu. Przedstawiam tutaj możliwości samodzielnego zastosowania dźwięków kosmosu, które są naszym domem. Co na górze, to na dole. Makrokosmos stroi mikrokosmos, którym jest człowiek. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to przedstawię się. Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, ale od wielu lat zajmuję się terapią dźwiękiem. Proponuję sięgnąć po wszystkie kolejne odcinki od początku, jeżeli jest to pierwszy filmik, który trafił przed Twoje oczy, a osoby, które już są zaawansowane i oglądały pierwsze trzy odcinki, zapraszam na kontynuację. W tym spotkaniu omówimy planetę Wenus, Mars, Jowisz, Saturn. Wszystkie dźwięki tych planet są naniesione na instrumenty, które noszą nazwę kamertony lub tuby harmoniczne, planetarne tuby harmoniczne. I właśnie do tego pragnę zachęcić wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek zaburzenia ze strony układów, systemów, organów, które są pod opieką określonych planet, a wiemy to z astrologii medycznej, i mogą zastosować samodzielnie dane dźwięki po prostu poprzez wzbudzanie dźwięku i przebywanie w otoczeniu tego dźwięku. Oczywiście dźwięki planetarne możemy również wprowadzać do ciała poprzez system meridianowy, w punkty meridianowe. Ale do tego trzeba już posiąść większą wiedzę dotyczącą zasad stosowania punktów według medycyny chińskiej. Jeśli pragniesz zdobyć taką wiedzę, to zajrzyj na moją stronę lifetune.pl i możliwa jest edukacja. Tak więc przechodzimy do tematu Wenus. Wenus jest planetą, która kojarzy nam się z miłością, pięknem i harmonią. Jej częstotliwość to nuta, która jest bliska A, 221,23 Hz. Kluczowe strefy, w których Wenus może przynieść efekt terapeutyczny, to jest płodność, gospodarka wodna, układ żylny, układ endokrynny i generalnie równowaga, czyli homeostaza wewnętrzna. Jeśli chodzi o wibracje Wenus, to są wibracje bogini, wibracje piękna. Ten dźwięk, ta planeta odpowiada za uczuciowość, wrażliwość, wprowadza harmonię, która polega na umiejętności kochania świata wewnątrz i na zewnątrz. Uwrażliwia na niesprawiedliwość, otwiera na miłość, wybaczenie, oczyszczenie. W przypadku zablokowanej kreacji, czyli zdolności wyrażania swego prawdziwego ja na ziemskim planie, możemy sięgać po tę częstotliwość i oczywiście wspomagać ją również częstotliwością Marsa, bo jak wiadomo, żeby była harmonia, to musi być tyle samo delikatności, co decyzyjności i siły do działania. Tak więc planeta Wenus i Mars, te dwie planety tworzą taki nierozłączny, może nie tyle nierozłączny, ale świetny tandem do harmonizowania równowagi wewnętrznej. Jak już powiedziałam, Wenus odpowiada za homeostazę wewnętrzną, to odnosi się do wszystkich procesów biologicznych, fizjologicznych, w tym również
dystrybucję wody w organizmie, rozprowadzanie substancji po całym ciele, czyli równowaga wewnętrzna. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest również cały układ endokrynny, a więc mieści się temat płodność. Tak więc wszystkie problemy ginekologiczne i nie tylko ginekologiczne, bo również związane z procesem przekwitania, a więc problemy natury płciowej wymagają stosowania, wykorzystania, może nie tyle wymagają, ile dobrze reagują na ten dźwięk, zarówno stosowany eterycznie, jak i punktowo w określonych punktach. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na ten wątek sprzężeń zwrotnych, a mianowicie Wenus działa na cały układ endokrynny, szczególnie w odniesieniu wzajemnych sprzężeń pomiędzy poszczególnymi piętrami układu endokrynnego. Układ endokrynny to jest taki inteligentny system, w którym jest centrum dowódcze w przysadce, generalnie w głowie, i to centrum dowódcze, tutaj przysadka pełni główną rolę, wpływa na obwodowe gruczoły wydzielania wewnętrznego. Przykładowo, w przysadce jest wytwarzany hormon TSH, który reguluje wytwarzanie hormonów tarczycy w tym gruczole. Jeżeli jest ich za mało, wtedy uruchamia się wytwarzanie większej ilości TSH, które doprowadza do wyrównania poziomu obwodowego, poziomu T3 i T4, czyli hormonów tarczycy na obwodzie. Inny przykład, ACTH, czyli hormon adrenokortykotropowy, wydzielany w przysadce, który kontroluje wydzielanie kortyzolu, glikokortykoidów w obrębie kory nadnerczy. I także jest tutaj wzajemne sprzężenia zwrotne. Jak jest za mało, to wtedy wzrasta poziom ACTH. Innym hormonem, zestawem hormonów jest LH, FSH, które biorą udział w regulowaniu cyklów miesiączkowych, wszystkich tematów związanych z płodnością. I ta zależność jest taka sama. I planeta Wenus właśnie odpowiada za te sprzężenia zwrotne. Oczywiście jest to wiedza płynąca z astrologii medycznej, a dla osób, które nie wiedzą, astrologia była w czasach Hipokratesa główną dziedziną, głównym tematem dla medyków. I najważniejszym jednocześnie, medyk kończąc uczelnię za czasów Hipokratesa miał w jednym paluszku astrologię medyczną. Teraz większość osób, szczególnie lekarzy, nie wie nic o Hipokratesie, jedynie zna przysięgę primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to oczywiście Wenus opiekuje się nerkami i pęcherzem moczowym, a więc odpowiada za dystrybucję wody w ustroju poprzez nadzór nad procesami związanymi z całym tym procesem, z usuwaniem moczu, z usuwaniem produktów przemiany materii zbędnych odpadów. Jeśli chodzi o oddziaływanie na krążenie krwi i w tym na układ żylny, to Wenus poprzez wpływ na naczynia krwionośne, właśnie szczególnie na układ żylny, i na oddziaływanie na nerki, które są odpowiedzialne za skład krwi, bo właśnie w nerkach jest produkcja erytropoetyny, która odpowiada za produkcję krwi. Tutaj Wenus ma niewątpliwie zdecydowany wpływ na powstawanie krwinek czerwonych,
które są zależne od miedzi. Tak więc, jeżeli występuje temat niedokrwistości, to oczywiście pierwsza planeta, która nam się wyświetla, to jest Mars, z racji choćby swojego czerwonego koloru. Mars, energia yang, energia tworzenia, ale do tego musi być dodana planeta, czyli częstotliwość planety Wenus, która wpływa na krwiotworzenie poprzez wpływ na nerki, a więc produkcja erytropoetyny między innymi i wbudowywanie miedzi do hemoglobiny w procesie krwiotworzenia. Wenus również wpływa na strukturę skóry i włosów, o czym tutaj nie wspomniałam, ale to jest jakby temat dalej idący, już jeżeli chodzi o detale, można by było o Wenus bardzo wiele powiedzieć, natomiast ja tutaj może o tym wspomnę, bo w przypadku, kiedy występuje osłabienie włosów, ich łamliwość, to niewątpliwie myślenie kieruje się ku planecie Wenus. Jeżeli chodzi o Wenus, zmniejsza ona napięcie mięśni. Jej para, jej mężczyzna, czyli Mars, reprezentuje prawidłowe napięcie. Natomiast za wzrost napięcia odpowiedzialny jest Merkury. Natomiast przy niedoborach witaminy B3 powstają przykurcze, a wiemy, że witaminą, nad którą pełni nadzór właśnie Wenus, to jest witamina B3. Tak więc widzimy, że temat napięcia mięśni to nie jest tylko kwestia oddziaływania jednej planety, ale tutaj bierze udział aż zestaw trzech planet: Wenus, Mars i Merkury. Tak więc jeszcze wracając do tematu układu endokrynnego, chciałam tutaj z całą mocą podkreślić, że wszelkie zaburzenia cyklu miesiączkowego, jak również wszelkie cysty jajników, upławy, choroby dotyczące tego układu, jak również u mężczyzn impotencja, zapalenie prostaty, i oziębłość poddają się oddziaływaniu tejże planety. Również dolegliwości okresu klimakterium. Wiemy, że podczas klimakterium często stwierdza się osteoporozę, czyli rozrzedzenie struktury kostnej. A wiemy również, że planeta Wenus oddziałuje na nerki. To w tym momencie staje się jasne, że nerki, od których zależy struktura kości, poddające się wpływowi Wenus, dobrze reagują na ten dźwięk. Możemy go wprowadzać zarówno do wnętrza, jak i stosować ten dźwięk zewnętrznie, ezoterycznie. I jeszcze co jest jeszcze istotne, jeżeli występuje tak zwana bezpłodność w kreacji, czyli niezdolność kreacji pomysłów, są marzenia, ale realizacja marnie to idzie. Jeżeli są problemy z asymilacją nowych wątków w życiu i stagnacja w przepływie idei, to planeta Wenus jest tutaj także przydatna. Ja chciałam oczywiście podkreślić, że planeta Wenus wraz z Marsem w tym przypadku jest wskazana, bowiem Wenus napływ pomysłów, ale te pomysły muszą być zrealizowane, a więc musi być siła, męska siła w nas, niezależnie od naszej płci, aby te pomysły zostały wdrożone w życie. Tak więc, jeżeli jest stagnacja w przepływie, to absolutnie ta para Wenus i Mars tutaj jest wskazana.
No i teraz mamy omawiany już wstępnie dźwięk planety Mars. Mars to jest nuta bliska D raz kreślne. Częstotliwość 144,72 Hz. Powinna nam się kojarzyć z aktywnością, z aspektem yang naszego życia, asertywnością i obroną. I oczywiście tutaj mamy na myśli obronę na wszystkich poziomach, w tym również obronę przed chorobami, czyli układ immunologiczny. Mars to jest akcja, energia, agresja, po prostu reagowanie, adekwatne reagowanie na sytuację. No i tutaj mamy wszystkie mechanizmy przetrwania i obrony. W tych mechanizmach biorą udział mięśnie, ścięgna, bo tu jest kwestia walki, ucieczki, krążenie krwi, koordynacja aktywności ośrodków motorycznych w mózgu. No, oczywiście wyrzut adrenaliny, a więc wpływ na rdzeń nadnerczy, czyli element współczulnego układu nerwowego. Tutaj mamy hormony adrenalina, noradrenalina. Mars odpowiada za wytrzymałość organizmu podczas sytuacji stresowych i jednocześnie homeostazę hormonalną w warunkach stresu, czyli regulacja wydzielania wszystkich hormonów związanych ze stresem. Ja chętnie sięgam po dźwięk planety Wenus u wszystkich osób, które mówią, zgłaszają stan wypalenia, braku siły, braku energii do realizacji przedsięwzięć. Te osoby, które mówią, że kiedyś były w stanie tyle zrobić i miały taką jakby moc wdrażania w życie wszystkich pomysłów i coś się zmieniło. Po ten dźwięk również sięgam u starszych osób, które zalegają w łóżkach, które nie mają siły, które boją się. Lęk oczywiście uniemożliwia nam działanie, a więc wszystkie zalęknione starsze osoby. Absolutnie Mars jest wskazany. Bardzo lubię również sięgać po energię Marsa w przypadku problemów z wytryskiem, ponieważ wytrysk to jest wydarzenie typu yang na zewnątrz, tak? Wytrysk spermy, wytrysk pomysłów, wytrysk energii, to wszystko jest Mars, energia marsowa. Czyli kolejny dźwięk, którym warto się stymulować, jeżeli odczuwamy spadki tego aspektu yang. Oczywiście nie będziemy po niego sięgać w momencie, kiedy jest nadmierne pobudzenie i nie możemy się zatrzymać. To wtedy będziemy raczej sięgać po Wenus. Mars odpowiada za krew tętniczą, właśnie głównie erytrocyty, i odpowiada za wbudowywanie żelaza w strukturę hemoglobiny. Jak już mówiłam o Wenus, Wenus odpowiada za wbudowywanie miedzi. Tak więc obydwie planety biorą udział w budowie, krwiotworzeniu. Mars odpowiada za wytwarzanie ciepła, ponieważ od tego zależy dobre utlenowanie krwi, jakby warunkuje wytwarzanie ciepła. Tak więc wiemy o tym, że jedną z reakcji obronnych, podczas gdy chwycimy jakąś infekcję, to jest gorączka, a więc to jest reakcja, która wynika z oddziaływania Wenus. Jeżeli układ odpornościowy jest słabiutki i dowiadujemy się, że pomimo wystąpienia zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc nie ma gorączki, to znaczy, że energia marsjańska jest mała, i tutaj chętnie sięgamy po ten właśnie aspekt. Czyli wtedy, kiedy jest gorączka wysoka w takich procesach, no to raczej będzie to Wenus
żeby schłodzić, żeby uspokoić, zharmonizować, ale w przypadku, gdy nie ma reakcji, które być powinny, a nie ma ich u dzieci regularnie leczonych antybiotykami, które już po prostu nie mają obronności, dzieci, które nieustannie dostają jakieś iniekcje, wiadomo czego, w ramię, jak również starsze osoby, które już są tak zatrute lekami od góry do dołu, że wszystkie reakcje obronne niestety są w bardzo złej kondycji. Tutaj jeszcze chciałabym podkreślić też ważną rolę Marsa właśnie w procesie kreacji, w sensie zarówno kreacji, czyli płodności, zapłodnienia, jak również kreacji w rozumieniu realizacji marzeń. Czyli najpierw są marzenia, powstają dzięki Wenus, energii Wenus, a później jest realizacja dzięki energii Mars. Te dwie planety nadzorują jakby cały proces kreacji, od pomysłu do realizacji. Energia marsjańska, czyli energia Yang, odpowiada za uwalnianie, wytrysk, wypływ. Tak więc tutaj też może znajdować zastosowanie w przypadku, kiedy są problemy z oddawaniem moczu, jest zastój moczu. I wszystkie procesy zastoju, stagnacji, również może być wypływ, wydalanie stolca, jeżeli jest zaburzone, bo jest wszystko spowolnione. Nie ma tej energii Yang wystarczającej. Tutaj też kłania się energia Wenus. Tak więc powinna nam się kojarzyć ta planeta zawsze z układem współczulnym i wszystkimi mechanizmami przetrwania i obrony, z krwią, z krwiotworzeniem, tutaj w odniesieniu do erytrocytów i wbudowywanie żelaza. Jeżeli ktoś mówi, że ma deficyt żelaza, no to na pewno ten Mars tutaj jest niezbędny, ale nie należy zapominać o Wenus, której rola jest równie ważna, chociaż rzadziej się o tym mówi. Jeszcze a propos tej pary Mars i Wenus, jest to piękny interwał harmoniczny, kwinta czysta, naprawdę przepiękna kwinta czysta i można sobie, powiedzmy, zakupić takie dwie tuby harmoniczne i ustawić je na stojaku, ustawić je z dwóch stron łóżka, żeby one wisiały jakby z jednej strony ucha i z drugiej strony ucha. Albo podwiesić do sufitu, żeby one po prostu tak zwisały, żeby można było sobie rano i wieczorem jeszcze stuknąć w jedną i w drugą tubę harmoniczną. Bardzo, bardzo polecam. To jest jeden z moich ulubionych interwałów, po które bardzo często sięgam na wstępie albo i na zakończenie wykonywania sesji terapeutycznej. Jeszcze nie wspomniałam tutaj o grasicy, ale mówiąc o mechanizmach obrony, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że grasica odpowiada za odporność. Ma dużą rolę w odporności organizmu i dlatego jest pod kontrolą Marsa. A teraz Jowisz, inaczej Jupiter, to jest nuta bliska F raz kreślne, 183,58 Hz. Jowisz przepełnia optymizmem, przywraca uczucie harmonii. Generalnie jest to planeta ekspansji na wszystkich płaszczyznach życia. Odpowiada za wzrost, dobrobyt, bogactwo. Jowisz goi rany fizyczne i psychiczne. Jowisz rozwija w człowieku potrzebę doświadczania, poszukiwania, wychodzenia poza wyuczone ograniczenia i narzucone dogmaty. Czyli asymilacja różnych wątków w życiu, przyswajanie różnych wątków w życiu,
a jednocześnie asymilacja pokarmu, czyli nie tylko wiedza płynąca z doświadczeń, asymilowanie ich, ale asymilacja pokarmu. Jowisz jest taką planetą, która opiekuje się wątrobą, a jak wiemy, wątroba pełni ogromną rolę w różnych procesach. Wątroba jest miejscem, które w medycynie chińskiej nazywa się domem dla ducha Hun. Duch Hun jest generałem, czyli generał realizuje przeznaczenie duszy. I taki generał, jeżeli jest zanieczyszczony, zaburzony jest przepływ, jest gęsto w tym domu, jeżeli w domu tego generała jest duszno i jest mnóstwo trucizn, brane leki, jest mnóstwo złości, to też jest stagnacja, duch Hun ucieka. Duch Hun nie jest w stanie realizować planów na życie. A więc dlatego mówi się, pierwsze, jeżeli chcesz ruszyć ciało i chcesz, żeby zaczęły się jakieś zmiany, to pierwsze, odbarcz wątrobę. Odrzuć wszystkie te chemikalia, przestań pić alkohol, zmień dietę, przerzuć się na jakąś fazę, powiedzmy, głodówki. Jeżeli chcemy odbarczyć wątrobę, to pierwsza rzecz to jest dieta. Oczywiście plus dźwięk, bardzo proszę, ale nie możemy liczyć na to, że jeżeli jesteśmy totalnie zatruci, nadużywamy alkoholu i po prostu jemy niezdrowe rzeczy i za dużo, to że sam dźwięk nam wystarczy. Niemożliwe. Oczywiście z wątrobą też jest związany cały cykl miesiączkowy, płodność. Wszystkie dziewczyny, które mają zespół napięcia przedmiesiączkowego, mają go wtedy, kiedy występują w ich życiu stresy. Ponieważ jeżeli nie ma żadnych stresów, to nie ma żadnych napięć przedmiesiączkowych. A więc tutaj planeta Jowisz odgrywa ogromną rolę, ale oczywiście na pierwszym miejscu podkreślam konieczność zmiany diety i wejście w jakieś takie aktywności, które powodują, że człowiek nie ma napięć, nieustannych napięć i frustracji. Oczywiście to już jest temat wykraczający nasze spotkanie, ale to jest bardzo istotne, żeby o tym po prostu pamiętać. I teraz, czyli jak już powiedziałam, to jest planeta ekspansji, wszystko na zewnątrz i w tym jest wzrost. Czyli procesy wzrostu, dojrzewania, rozwoju na wszystkich planach są pod opieką Jowisza. Ja uwielbiam używać tego dźwięku właśnie w odniesieniu do oddziaływania kamertonami na punkty akupunkturowe. I ten dźwięk tworzy taki interwał, taki dysonansowy z Ziemią w cyklu rocznym, ale ten dysonans, który się wytwarza pomiędzy nimi, jest bardzo mocno stymulujący. Właśnie do tej ekspansji, do tego, że w momencie, kiedy jest jakiś zastój, zator, na przykład nerw kulszowy, czyli orwa kulszowa, to jest zastój energii w obrębie meridianu. Jeżeli jest zastój, to wtedy trzeba wprowadzić dźwięk, który po prostu likwiduje tamę. Tak, trzeba rozproszyć tę tamę powodującą zaburzenie przepływu energii, a wtórnie wywołującą ból. No i co tutaj mamy? Oczywiście serce i naczynia tętnicze. Pamiętamy, że naczynia tętnicze to był też Mars. Są też pod opieką Jowisza, a więc jeżeli występują objawy miażdżycy naczyń, to Jowisz odpowiada właśnie za te procesy. Pamiętajmy również o tym, że wszelkie zaburzenia cukru we krwi, czyli cukrzyca albo hipoglikemia, wszystko jedno, w jedną albo w drugą stronę, to też się poddaje korzystnym oddziaływaniom dźwięku planety Jowisz.
Jeżeli mamy przypadek, ponieważ już była mowa, że Jowisz odpowiada za gojenie, regenerację tkanek, to jeżeli mamy jakiś przypadek upośledzonej regeneracji tkanek, na przykład słabo gojące się rany, możemy bezpośrednio oddziaływać na to miejsce. Tutaj chciałam podkreślić rolę Jowisza również w procesach zrastania się kości, bo to jest też regeneracja. Wszystkie procesy, opóźnione procesy zasklepiania się ran, jakieś ciągnące się owrzodzenia, poddają się korzystnemu oddziaływaniu planety Jowisz. Ja oczywiście za każdym razem podkreślam, że człowiek to nie jest, w człowieku jest tak jakby wiele aspektów, które wpływają na jego stan zdrowia, że nie możemy tutaj powiedzieć, że jest jedno zalecenie, ty weź taki dźwięk, taka częstotliwość i uzdrowisz dany problem. Nie, to wszystko jest złożone, dlatego tak podkreślam, jeżeli na przykład są zaburzenia wątroby, no to po pierwsze ja będę opowiadać, co zrobić z dietą, jak oddychać, żeby ruszyć energetykę wątroby i również wtedy powiem o tym dźwięku albo zastosuję go, jeżeli przeprowadzam sesję. Więc należy zawsze zwrócić uwagę na to, że to jest wielowątkowe. To jest tak, jakby ktoś pytał o leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego, a ja bym mu powiedziała, weź sobie planetę Wenus. No, ale jeszcze do tego, jeszcze są inne aspekty. Dlaczego występuje zespół napięcia przedmiesiączkowego? Bo się frustrujesz i złościsz. No i to jest jakby kolejny temat, który musi być ruszony. Także oddziaływanie na człowieka ma charakter naprawdę wielowątkowy, wielopłaszczyznowy i nie możemy spłycać tutaj tego do jakiegoś jednego czynnika. My koncentrujemy się tutaj na wpływie planet, natomiast zawsze należy pamiętać o wielu innych czynnikach. Bo jeżeli będziesz pić alkohol, no to jakby później nie należy się dziwić, że wątroba szwankuje i są wszystkie konsekwencje wtórne tego naszego postępowania. Są konsekwencje. Karma nie odpuszcza. No i teraz jeszcze mamy temat, ponieważ już powiedziałam, że wzrost i dojrzewanie i rozwój, a więc jeżeli mamy opóźniony proces wzrostu i dojrzewania, to jak najbardziej sięgamy po ten lek. Jowisz opiekuje się biodrami, udami, nerwem kulszowym. To jest jego jakby strefa oddziaływania, więc zawsze w takich sytuacjach wprowadzamy zarówno eterycznie, jak i na poziom meridianów. Najczęściej są to meridiany obejmujące nogę, czyli to jest meridian pęcherza moczowego. Jeżeli bóle natomiast występują, gdzieś tam się przenoszą jeszcze w obręb innych meridianów, to musimy to po prostu ocenić, zbadać i wtedy oddziaływać na punkty odblokowujące. No i teraz mamy jeszcze wątek oczu. Wiemy, że z wątrobą są związane oczy. Każdy dobrze wie, że jak ktoś jest wściekły, to ma przekrwione oczy. I takie objawy jak suchość oczu, czy łzawienie, także i nadmiar, i niedobór łez, przekrwienie, ostre stany zapalne, to wszystko jest domena Jowisza, ma silny związek z wątrobą. Jeżeli dochodzi do uspokojenia, wyciszenia, okazuje się, że problemy oczne znikają. I tutaj też nie można powiedzieć, że wszystkie problemy z narządem wzroku są związane tylko ze złością, bo może być na przykład jakaś starsza osoba, której problemy oczne, na przykład zanik wzroku, ślepota narastająca, wynikają z wypalania się esencji nerek, czyli po prostu proces starzenia się. I ta osoba ani nie jest zła, ani sfrustrowana, tylko po prostu już narząd, który odpowiada też za wzrok, czyli nerki, podupada z racji zbliżania się do śmierci, do czasu odejścia w obszarze ciała fizycznego, odejścia ciała fizycznego. No i jeszcze tutaj mamy
Mamy tutaj jeszcze przysadkę. Jowisz wpływa na część tylną przysadki. Tam jest wytwarzany hormon antydiuretyczny, wazopresyna, ADH, który, jeżeli jest go niedobór tego hormonu, to wtedy nie ma zagęszczania w nerkach, nie dochodzi do zagęszczania moczu i jest ogromna utrata płynów. No i mamy teraz planetę Saturn. Saturn jest nutą bliską D, 147,85 Hz. I co robi Saturn? Zasila energią manifestację na poziomie materii. Saturn powinien nam się zawsze kojarzyć z takim ustrukturyzowaniem, z dyscypliną. Saturn ugruntowuje, wzmacnia wszystkie struktury formujące nowe granice w oparciu o wiedzę nabytą przez doświadczenia życiowe. Saturn związuje, obkurcza, konsoliduje, powstrzymuje. Saturn stwarza granice i przeciwdziała rozpraszaniu. I to możemy też odnieść do takich stanów, w których jest problem z samodyscypliną, kiedy są zaburzenia koncentracji uwagi, jest takie rozproszenie, niemożność skoncentrowania się na jednym zadaniu, niemożność wytrwania przy jednym zadaniu. Często w szkole uczniowie bardzo rozproszeni mają właśnie taki, no, mają problem z nauką wynikający z tego, z takiego zaburzenia. I również to dotyczy również osób w każdym wieku. Najbardziej przydatny jest po prostu w okresie nauki, no bo wtedy musimy przyswajać sporo wiedzy i ten Saturn tak dyscyplinuje. I teraz, jeżeli chodzi o strukturę, właśnie to jest planeta strukturyzacji, właśnie dlatego odpowiada za układ kostno-szkieletowy, kości, stawy, zęby, za tkankę łączną, wszystkie chrząstki, więzadła, powięzi, skóra, to są te struktury, które ograniczają, dają jakby kształt ciału, ciało się nie rozlewa. Czyli te wszystkie narządy, które są związane ze strukturą. Z utrzymaniem w miejscu, utrzymaniem w ryzach. No i tutaj mamy tematy klinicznie, ma zastosowanie w przypadku, no właśnie, problemów z kośćmi. Czy to będą problemy osteoporotyczne, czyli rozrzedzenie struktury kostnej, czy jakieś złamania, przemieszczenia struktur kostnych. To wszystko, nawet reumatyzm, deformacje, próchnica zębów, to wszystko podlega energii Saturna i możemy sobie to wprowadzać, ponieważ dosyć często występuje zjawisko osteoporozy i wtórnie złamań. Nie tylko dotyczy to starych osób, jak się okazuje, to energia Saturna jest korzystna, bowiem leki, które są dostępne na rynku, dedykowane na osteoporozę, niestety robią więcej szkody niż pożytku i powodują zatrucie, przede wszystkim na poziomie wątroby, no a jak już jest wątroba zatruta, no to wszystkie konsekwencje tego są bardzo szybko później obserwowane. Tak więc lepiej skorzystać z dźwięku, oczywiście tutaj wspomnę również o różnego rodzaju ćwiczeniach, ale to już jest domena osób, które przeprowadzają różnego rodzaju ćwiczenia, czy to joga kręgosłupa, czy jakieś obciążeniowe, takie siłowe ćwiczenia. I to jest bardzo, bardzo istotne. Tak więc nie tylko sam dźwięk, ale wprowadzenie innych zmian w życiu, żeby te kości się wzmocniły. Nie liczmy na to, że stosując lekarstwa chemiczne,
na kościec, że on się nam odbuduje. No, to jest raczej tylko takie życzeniowe. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy przysadkę i przytarczycę. Zobaczcie. Przysadka, część przednia, bo tam jest część tylna, wazoprysyna wytwarzana i część przednia. No i w tej części przedniej jest mnóstwo tych hormonów, które są kluczowe do wytwarzania hormonów obwodowych. TSH działa na tarczycę, FSH, LH na gonady, ACTH na korę nadnerczy, GH to jest hormon wzrostu, PRL, czyli prolaktyna, związana między innymi z wytwarzaniem, z laktacją podczas karmienia. Oczywiście między innymi. I przy tarczyce to jest hormon, parathormon, czyli gospodarka wapniowo-fosforanowa. Tak więc jak już sam fakt, że Saturn działa na kości, czyli konsoliduje te struktury kostne, no również działa poprzez przytarczycę. I w ten sposób dobiegł końca czwarty odcinek naszej serii. Mam nadzieję, że coś znajdziesz dla siebie. Może po prostu powiesisz sobie na przykład Mars i Wenus i codziennie będziesz harmonizować swoje ciałko. Polecam. Zapraszam na kolejną część, tym razem już piątą i ostatnią część, a wkrótce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.